Cześć, tu Mokrug, witam w unboxingu od razu dwóch paczek. Niestety nie mam czasu na tutoriale, paczki przyszły, ale skąd i jakie to zaraz zobaczymy. Od Heka No Store. Jedna patch, jedna kostka. Jest to uzupełnienie kolekcji. O dziwo, paczka trafiła na cło. 4x4x3. Mix-up. Czyli kostka, która ma ten obrót środkową warstwą o 45 stopni i jest możliwe dalsze poruszanie tą kostką. Kostka stanowi tylko uzupełnienie kolekcji, nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, przynajmniej tak na razie mi się wydaje. Chociaż tutaj będą się blokować niektóre obroty, przez to, że środki jedne są podwójne, tutaj są pojedyncze te kostki. Wyglądają jakby nie są sklejone, to jest osobny element. Kostka nie jest jakimś specjalnym wyzwaniem, jest po prostu uzupełnieniem kolekcji i już wydaje mi się, że dzięki temu mam już wszystkie mix-upy, przynajmniej te, które wyszły do tej pory. I druga kostka, jeśli się nie mylę, to z Z-Cube'a. I kostki 4 powinny być od Wit Eden. Kostki przyszły dosyć szybko, zamówione 22 października i już są, i są 4 kostki. Kostki 3x3 na 15 to jest ta kostka, a druga tak wygląda na kolorowym plastiku. Jeszcze jakieś opakowanie i dopiero tutaj torebka. Kostka trochę tłusta. 3x3x15 to jest jedna z wersji, bo są dwie wersje tej kostki. To jest chyba wersja druga. Już jest jakiś kłopot. Kostka powinna się kręcić w tą stronę i kręci się, natomiast trochę się zacina. Kostka na kolorowym plastiku o dosyć intensywnych kolorach. Mam już te kostki na czarnym plastiku, na czerwonym plastiku. Oczywiście nie ten rozmiar, inne rodzaje. Mam na białym plastiku, teraz czas na kolorową. Na razie wygląda na to, że jest to najgorsza z tych kostek. 3x3x15. Tu jest 3x3x13. Znowu dużo opakowań i woreczek. To jest inna wersja. Tutaj wszystkie elementy są takie same, warstwa po warstwie. Tutaj są te elementy w warstwie środkowej, które blokują część obrotów. Ta kostka też trochę słabo się porusza, przynajmniej jak na razie. O ile te obroty, tutaj ten środek się dosyć ciężko porusza. Natomiast da się poruszać. Te obroty R są już trochę gorsze, jeżeli zaczniemy ją mieszać, to wszystko zaczyna się
wszystko zaczyna zahaczać. Tutaj już coś chciało wyskoczyć. Przy takiej ilości elementów tak się może zdarzać. Kostka oczywiście do kolekcji. Niekoniecznie ją polecam. Nie są to najlepsze kostki od Wittiden. I tu jest druga wersja tej kostki 3x3x15. Te kostki wyszły też na czerwonym plastiku. Akurat te na czarnym jeszcze nie widziałem. I tutaj o dziwo się troszeczkę lepiej kręci. Być może, że jest więcej tych elementów większych. Czyli kolejna wersja to jest wersja pierwsza, to wersja druga, albo odwrotnie, i kolejna kostka to jest ta 3x3x15. I ona też trochę gorzej się kręci. Ilość elementów powoduje, że zahaczają one o siebie. Tutaj widać, jak te elementy są zbudowane. Jeden nad drugim element jest przytwierdzony. Też jest zmiennokształtna jak poprzednie. Natomiast nie ma w tych kostkach nic specjalnego poza rozmiarem, ilością elementów. One będą do układania tak samo jak podobne kostki, które wyszły parę miesięcy temu, czyli 3x3x9 i 3x3x10 albo 10x11. Nie pamiętam już, jakie one były. Ja mam je w wersji czerwonej, na czerwonym plastiku. Te kupiłem kolorowe jako uzupełnienie kolekcji. Nie poruszają się na tyle dobrze, żeby ani nie są jakimś wielkim wyzwaniem. Wyzwaniem jest po prostu ilość elementów, podobnie jak na przykład kostka 17x17 jest tylko dużą kostką 3x3, tak. Tutaj też ta ilość elementów po prostu powoduje, że się dłużej układa, natomiast nie układa się inaczej niż kostkę 3x3 na 7, 8 czy 9. Dokładnie taki sam, taką samą metodę układania można zastosować, ale w kolekcji będą wyglądały dobrze. I ta też, czyli 3x4x4x3. Która jest o tyle ciekawa, że środki można pomieszać jakoś, ale potem się blokują przy układaniu, przy mieszaniu tych elementów. Tu już nie można zrobić tego obrotu przez środek, tylko w takiej pozycji można porozdzielać te środki. Żadna z tych kostek nie jest specjalnym wyzwaniem, są tylko uzupełnieniem kolekcji. I to tyle w tym unboxingu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Nie wiem kiedy, bo jestem trochę zapracowany ostatnio.